Witam, cześć. Zrobimy sobie dzisiaj build pod Legiona, pod questa, żeby uszkodzić 20 genów AK Palette. Build jest bardzo prosty. Oczywiście gramy pod maksymalne spowolnienie, wykorzystując abilitkę Legiona, czyli Nurse Calling. Widzimy aury wszystkich surwów leczących się 28 metrów od siebie. Sloppy, który wprowadza krwotoki z masakrowanie na 90 sekund po uderzeniu surwa. Oraz gdy surf przerwie leczenie, no to spada mu progres. To jest fajnie skombowane z Nurse Callingiem, że jeżeli zobaczę na Nursie, że ktoś się leczy, a ma dłuższe te leczenie przez Sloppy'ego, podchodzę i liczymy na to, że surfy się puszczą z leczenia, więc tym samym cofa im się progres. No to fobia, no to połączenie pod Sloppy'ego tak naprawdę i Nurse Calling. Za każdego obitego surwa jest 2% kary do prędkości naprawy genów sabotażu i czyszczenia totemów. Ale jeżeli 4 ocalałych jest rannych, to stakuje się to do 12%. Bo tak to się stakuje za 2% za każdego, czyli typu 1 ranny to 2%, 2, 4, 3, 6. Ale w momencie, kiedy 4 jest rannych, to jest 12% spowolnienia. Więc zmuszamy trantofobią, żeby surwy się leczyły, żeby nie spowalniać im rozgrywki. Ale tym samym spowalniamy leczenie przez Sloppy'ego. A to, że się dłużej leczą, widzimy na Nurse Callingu. Więc tak. A dla uzupełnienia z bambuzy, które powoduje, że przeskakujemy 15% szybciej przez okno niż normalnie. Oraz po przeskoczeniu przez okno, okno blokuje się na 16 sekund, więc przy Legionie to jest must have tak naprawdę, bo Legion przeskakuje na pełnej, surf ma zablokowane okno. To jest idealny pick. Poza tym, 2 czerwone addony. Kiedy biegniemy na Frenzy, postępy naprawy generatorów można określić poprzez intensywność ich aury. Czyli jeżeli mamy włączony Frenzy, to widzimy, w jakim stanie gen jest skończony, co jest strasznie mocne, oraz postęp generatorów pozostawionych samych sobie. Czyli jak surf nie robi gena, to gen się cofa w momencie, jak jestem na Frenzy. Taka ruina, tylko trochę biedniejsza. Ale trzeba patrzeć, że to addon, tak? Czyli to się bardzo fajnie wszystko tam miesza, nie? Oraz drugi czerwony addon. Podczas działania dzikiego szału, czyli Frenzy, palety, przez które przeskakuję, zostały natychmiast zniszczone. Proste, klarowne, łatwo zrobić dzięki temu questa, żeby zniszczyć 20 palet. Liczymy na Auto Heaven, znienawidzona mapa dla killerów, ale fajnie pada pod paletki. No i co, no i Black Ward, bo mam ostatni ten addon, w sumie chyba w ogóle jeden miałem, więc dlatego jest Black Ward, który mi zachowa te addonki po meczu. Więc tak, oto jest build. Teraz trzeba go wdrożyć w życie. Z tymi addonami, no, żeby przegrać mecz, to będę musiał się naprawdę postarać. Mimo że mapa jest totalnie nie pode mnie. Ty tak chyba na spokojnie. A wziąłem te addony tylko po to, żeby tego questa zrobić. 20 razy tylko pod gena lub paletę. Widziałem surwa, co świeci. Tam nie wiem, czy gen jest robiony. Ten tu po prawej ktoś mi biegnie. Nie wiem, czemu widzę twoją aurę. Dobra. Jeden. Nice.
Nie tak, nie tak. Balans, balans. Jezu, jak długo się te frenzy ładuje. Mogłem wbiegać, to było oczywiste, że... No pewnie myślałem, że odpalę frenzy. No, teraz to kurwa nie myślałem. Tam nic. Dobra. Chodź tu. Ten gen jest skręcony i to prężnie. Git. Teraz sobie go poukręć. Lecimy do kolejnego surwa. I to do niej. Nice. Szkoda teraz, że nie mam tego addonu, że bym powalał. Muszę kopać te geny. Podkłaszczaj, żeby to się zregresowało. Bo nic, genami lecą, ja mam ich obitych, ale co z tego? Wolę chyba ją. Mam ją lepiej ułożoną. Tamta biegnie na szaka. I to jest ta, co ma full HP, jako jedyna biegnie na szaka. Wykręcony gen tam. Ciekawe. A no z genami to oni się nie chrzanią, no. Geny to lecą full. Jak oni grają, to ja mam zły build. No na to zrobię? Nie wiem. Najlepiej dla mnie, jakby zaczęli się healować. Paleta? Ci ludzie się tak łatwo dają na to. Fake. Ta. Łasy background player. Dead card, dead card. Wow. Kolejnego deadcarda nie masz. Dobra. Tak lecieli z genami, a nagle lekko w kropce są. Jak tam postęp genów? Regresują się dalej. Git. Mam buzyl. Gubiłem ją. Strasznie krótkie te frenzy na tych addonach. To nie siadło. Mogłem od razu lecieć. Nie wiem, czemu ja tak... Nie wiem, czemu ja to tak przedłużam. Okej, okay. Leta. Chodź no, rzuć. Chciałem zblokować. La 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 la. A to wszystko tylko i wyłącznie przez to, że... Chrzaniłem się pod tego dead harda, mogłem jej normalnie dać shota. Ale quest leci. No build jest idealny pod tego questa, nie? Czek co? Lecę na pełnej. Co? Pan nie skończył? No nie gana już dokręcą kolejnego. Ty! Uważaj sobie, synek.
Nie znam takie numery. A, dokręcili. Ale co dobra informacja, że tylko tego gena kręcili. Inny gen nie był kręcony. Git. Git. Gdzie paleta? Chłopaki. A ja mam ten addon, co powalam. Chwila, co? Czekaj. Bo czegoś nie skumałem. Nie mogę teraz sprawdzić addonów. Co? Dobra, dogrywkę odczytania addonów to dogrywam po nagraniu. Ale naprawdę ja mogę. Ale to chyba dopiero trzeciego turba. Oni mnie baitują. Co ja robię? Po co? Po co ja tak robię, ja nie kumam. Dobra. Mam ci tak i tak. Mam buzdl, ona leży. Ale strasznie głupio ten mecz rozgrywam. Dobra, oni powinni być na tamtej stronie mapy. Wszyscy jeden. Nie wiem, czemu widzę jego aurę. Tamten, na szaku. Spoko, że kręcam na tej części mapy geny. Nawet jak je wykręcam, to nie będzie takiego bólu. Ale nam... Jeden. Jak ze starych czasów. Nice. Strasznie krótki jeszcze jest ta frenzy. Coś tu zrobiło. A na rannego kręci gena. Bot na haku ma dwójkę. Ta leży. Nawet jak dead hard. No jednak nie, zepsułem. Słyszę. Chodź tu. No obrzydliwe. Leżysz. Dead hard. Bot w ogóle się wykwawia pierwszym hakiem. Wzięli go. Nice. Nie, ale naprawdę, jak się biega na tym mędzie i widzę te quity, to jeszcze przypominałem czas tego Legiona pierwszego. Jakie to było skurwysyństwo, ten Legion. Bo tego nie można inaczej nazwać, to było po prostu kurwysyństwo ta postać. Piękne czasy. Każdy na to narzekał. A granie Legionem wyglądało tak, że biegasz? Frenzy, walisz na oślep, trafisz, lecisz do kolejnego. Zero szans. Mam buzdy. Bruda. Dobra, skoro mam tego addona, to chyba co trzecią osobę mogę powalić na tym. Ale to sprawdzimy, teraz dokładnie to sprawdzimy. Czy on powalę, czy jej nie powalę? Ładnie, dzięki. No, jej nie powaliłem. Żartowałem. Nie no, bambuzy się fajnie spisuje z tym addonem. Na niższy palet. A to bot w ogóle? To, że oni dodali boty do tej gry, to jest po pierwsze...
strasznie dziwne. Po drugie, te boty czasem grają lepiej niż ci ludzie wyrzuceni. To nie czasem, tylko zazwyczaj. Bo ja widzę jej aurę? Nie kumam. Ten gen się regresował, ten jest do przodu. Dokończają go. Dalej go robi na hama. Pa go. Stój! Zostaw go! Zostaw ten gen! Mój gen! Brawo! Ma to. Nie no, ten build jest idealny pod wyrobienie tego questa, żeby 20 zniszczeń w jednym meczu. Nie wiem, czy coś lepszego można wynaleźć pod to. Aż znowu, jakbyś miał za mało menda. Słyszę. Nie. Szkoda, że frenzy jest nieodnowione. Przeskoczył? Odważnie. Leży. Come here, boy! Nie, to jest dla nich pozamiatany mecz. Każdy jest na dętkę już. Nie, nie każdy. Jeden ma drugi. Cofa się, tam nic nie robią. Ten addon jest genialny. I pomyślę, że to jest dopiero jako dodatkowa rzecz w tym addonie. Ten addon jest genialny z tą aurą. A ty co? Nice, deathhard. Tylko 15 razy w tym meczu dałem się na tego deathharda. Niesamowite. Pum. Kurwa, frenzy! Chodź tu. Nice, ładnie. Ładnie. Się healują? Tak. Nie ci, tylko ta. Mendowała się. Wiesz. Nie no, przyjemny, przyjemny biedzik. Druga dętka. Geny. Ten był robiony, ona ucieka tam z niego. Spoko, spoko. No i quest wykonany. Czyli to po co był build? Tu były ślady. Ty co uciekała z szaka, były ślady. Czy ona gdzieś tu została, czy pobiegła dalej? Pobiegła. No zgubiłem. Geny stoją, tamten się regresuje. Wybitny addon. I teraz rotować z jednej części mapy na drugą, żeby surwa... Do surwa? Chłopaki, po co się healujecie? Fajny heal! Miło widzieć, jak się surwy healują. Lewa, znaczy prawa. Ona deathharda użyła. Po co? Powiedz mi po co? Po co ten deathhard był? Wow. Ona dętkuje. Nie będę tryhardował, nie będę pod slaga grał, no. Jak ten ucieknie, to ucieknie, no. Bywa. Offeringu nie ma.
Słyszałem ją chyba. Nie wiem. Nie, to ten. To moja Suzy. Region Suzy. Nie no. Przemocny jest ten build, przemocny no. Choć ona i tak ucieknie, bo mam okropny gate. Ten szak stoi tak, że nic nie widzę. Ona była na tamtej połówce i raczej tam się kampi. Ale to już czy się zrobi 4 czy 3 kile to już. Ciekawe, że nie odpierała. Może wykampia. Jak wykampia, to na pewno ucieknie. Jestem pewny, że tamten gate będzie otwierany. Bo nie będzie się chciało wiedzieć taki kawał do tego. Bo czasu nie ma. Ten gate będzie już teraz otwarty pewnie. Ta. Nie. Skrzaniła. Skrzaniłaś to. Na chillu mogłeś uciec. GG. Co koleżanko, no nie dam ci już hacza, bo hacza nie ma. Uj, fajny build. Uj, dobry build. I fun to play, i przekichany dla survów, no. Ale pod tego questa, pod niszczenie palet i tych... Idealny. I mapa się pod to trafiła. Jak Azaraf jest zawsze fatalny pod killera, to... Tutaj... W tym przypadku, pod palety... Kiedy ja gram Legionem, którym mnie te palety totalnie nie obchodzą... Okna mnie nie obchodzą, to... Idealne. 38 punktów. Bosko!